Marcos to człowiek, który bał się żyć. Dlaczego? Bo stracił wszystko. Doprowadził do upadku firmę, którą jego rodzina prowadziła od 4 pokoleń. Stracił wszystkie pieniądze, mieszkanie. Stracił rodzinę. Z powodu alkoholu i awantur odeszła od niego żona i zabrała ich jedynego syna. Marcos stoczył się na same dno i chciał ze sobą skończyć. Był to człowiek, który bał się żyć. Jego historia opisana została w książce o takim samym tytule. Książka jest dostępna u wydawcy Wydawnictwo Aktywa. Opowiem Ci o jego podróży i wewnętrznej przemianie, której doznał. Marcos spotyka kilka osób, które mają wpływ na jego głęboką przemianę. Każda z napotkanych osób daje Marcosowi cenną lekcję. Pierwszy jest Samin, który namawia go na odbycie pieszej wędrówki przez drogę Świętego Jakuba w północnej Hiszpanii. Samin jest kluczową i najbardziej tajemniczą postacią. Staje się nauczycielem, który pomaga Marcosowi zrozumieć, jak pokonać jego lęki i strach przed życiem. Samin udziela kilku lekcji. Pierwsza. Skup się na teraźniejszości, tak by liczyła się tylko bieżąca chwila. Nie wolno rozpraszać się błahostkami, nie można zatracać się w jałowych myślach i błądzić między przeszłością a przyszłością. Rozpamiętując w kółko nieszczęścia, które kiedyś się wydarzyły, lub stale martwiąc się o to, co dopiero się wydarzy, błądzisz, a w taki sposób nie da się korzystać z życia. Życie odbywa się tu i teraz, w tym momencie. Przeszłości nie możesz zmienić, a przyszłości nie możesz przewidzieć. Liczy się bieżąca chwila i to, co teraz możesz z nią zrobić. Druga lekcja od Samina. Pozbądź się mentalnych barier. Mentalne bariery to na przykład wychowanie, które odebrałeś. Jeśli wpojono Ci do głowy, że życie jest ciężkie i pełne niebezpieczeństw, że nie należy ryzykować ani ufać, to jest to Twoja mentalna bariera. Mentalną barierę mogą w Twojej głowie stworzyć media, gdy słyszysz lub czytasz wiadomości i masz wrażenie, że na świecie zdarzają się same tragedie, wojny, choroby, pożary i wypadki. A co, to nie ma już żadnych dobrych informacji? No oczywiście, że są. Kolejna mentalna bariera to słownictwo, którego używasz i którego używają Twoi znajomi. Chciałbym, ale nie mogę. Nie rób tego, bo wszystko stracisz. Taki bezwład, który dotyka społeczeństwo. Takie mentalne bariery są Twoim więzieniem, są przeszkodą do jakiejkolwiek przemiany. Drugą osobą, którą spotyka Marcos, jest Martina. To atrakcyjna i inteligentna kobieta, która wydaje się zainteresowana Marcosem. Wspólne rozmowy wpływają na Marcosa, sprawiając, że zaczyna on myśleć o możliwościach, jakie niesie przyszłość. Martina, podobnie jak Marcos, ma bolesny epizod w swoim życiu. Wrobiono ją w przemyt narkotyków i 4 lata odsiedziała w kolumbijskim więzieniu. Lekcja, jaka płynie z postawy Martiny, to pomagaj innym. Przez pierwsze 3 lata za kratami Martina opłakiwała swój los. W ostatnim roku rozmawiała z innymi osadzonymi, wysłuchiwała ich historii, a niektóre uczyła czytać i pisać. Tylko tyle i aż tyle. Wsparcie nie musi oznaczać wielkich gestów. Często najbardziej wartościowe jest po prostu bycie obecnym i gotowym do wysłuchania. Pomagać innym można w każdym miejscu i w każdej sytuacji, nawet będąc osadzonym w więzieniu. Trzecią napotkaną osobą jest niewidomy mężczyzna, który pomaga Marcosowi nauczyć się zaufać zmysłom innym niż wzrok. Niewidomy mężczyzna opowiada też o swojej przeszłości jako kierowcy ciężarówki, kiedy zjeździł całą Europę. Żałuje, że nie doceniał swojego wzroku, kiedy jeszcze go miał. Lekcja, jaka płynie z jego opowieści: ceń podstawowe rzeczy w życiu. Może to obejmować ciepłe posiłki, smak kawy o poranku, bezpieczne schronienie, zdrowie, bliskie relacje i codzienne doświadczenia, jak na przykład piękny zachód słońca czy kąpiel w jeziorze w upalny dzień. Często skupiamy się na wielkich celach i ambicjach. Chcemy zarobić miliony, posiadać wielki dom, szybki samochód i podróżować dookoła świata. A jak tego nie osiągamy, to uważamy nasze życie za nic nie warte. Wielkie cele są ok, ale często zapominamy o prostych przyjemnościach, które sprawiają, że życie każdego z nas jest wartościowe. Dopiero z biegiem czasu lub gdy utracimy te podstawowe rzeczy, jak na przykład własne zdrowie czy bliską osobę, to zdajemy sobie sprawę, że to one były najważniejsze, a nie własna willa z basenem czy wypasione Porsche. Czwartą napotkaną osobą jest mężczyzna umierający na raka.
Bardzo dziwne, bo mimo choroby mężczyzna emanuje niezwykłą witalnością i ogromną wolą życia. Wie, że mogło mu pozostać mało dni na naszym świecie. Dlatego każdy dzień jest dla niego darem, który stara się maksymalnie wykorzystać. Lekcja płynąca od niego: zminimalizuj straty czasu. Czas jest jednym z naszych najcenniejszych zasobów. O tym, jak szybko ucieka, przekonujemy się, gdy jest już za późno. Powinniśmy dążyć do eliminacji niepotrzebnych strat czasu, jak bezmyślne oglądanie telewizji, ciągłe gapienie się w ekran telefonu, regularne korzystanie z portali społecznościowych, narzekanie, zamartwianie się rzeczami, które jeszcze się nie wydarzyły, lub rozpamiętywanie tego, czego nie da się już cofnąć. Wiesz może, jaka jest różnica pomiędzy spaniem 7 godzin, a 10 godzin dziennie przy długości życia wynoszącej 80 lat? To aż 10 lat życia. Wierzymy jednak, że sen jest zdrowy i jest w odpowiedniej ilości. Nie zauważamy jednak, że nadmiar snu i długie wylegiwanie się w łóżku odbiera wiele lat życia. Nie zauważamy też, że to samo dotyczy czasu spędzanego na różnych pierdołach. Jeśli zminimalizujesz te wszystkie straty czasu, twoje życie będzie znacznie dłuższe, niezależnie od tego, ile lat masz przed sobą. Wszystkie osoby, wszystkie spotkania, które odbywa Marcos, mają istotny wpływ na jego przemianę. Pomagają mu zrozumieć, jak pokonać jego lęki i nauczyć się cieszyć życiem. Marcos w trakcie wędrówki przez Hiszpanię przyjął oczywiście znacznie więcej lekcji od napotykanych osób. Jego historia opisana została w książce Człowiek, który bał się żyć. Książka dostępna jest u wydawcy Wydawnictwo Aktywa.